gronie, które praktycznie rok temu spotykałem i wiele twarzy było mi wtedy jeszcze nie tak łatwo rozpoznawalnych, dzisiaj spotykamy się w gronie, które no, bardzo często ze sobą współpracuje, z którym się znamy, z którym często kontaktujemy się na co dzień. Ale myślę, że dzisiejsze spotkanie to również dobry okres do tego, aby wykorzystać te święta. Ten raz do roku pojawiający się charakter spotkań i przeznaczyć go specjalnie dla siebie. Z jednej strony na podsumowanie pewnych działań, ale z drugiej strony przede wszystkim na złożenie sobie szczerych życzeń. Być może podjęcie pewnych zamierzeń, być może po prostu przekazanie dobrych słów, ciepła. To dzisiaj przed nami. Abyśmy mieli je do ręki. One powstają z mąki, a wcześniej to były ziarna zboża, pszenicy. Potrzebują trochę ciepła. Do tej mąki trochę wody i ciepła i do ten chleb biały opłatek. Pod takim opłatkiem przychodzi na ołtarz Zbawiciel Świata, Syn Boży, Syn Maryi. Dlatego biorąc ten opłatek do ręki, chcemy, wypowiadając słowa, czasami tak od to nam przyszło na myśl. Ale niewiele słów, ale samo połamanie się w drugą osobę, że chce dzielić jego losy, jego problemy i na miarę swoich możliwości chce my się nawzajem wspierać. I w takim duchu próbujmy, składając sobie życzenie dziś, najbliższe dni ze swoimi bliskimi. Niech ten symboliczny opłatek przywołuje na pamięć to historyczne wydarzenie przyjścia Zbawiciela, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ale w tej wędrówce jesteśmy sami, jest drugi człowiek, ten najbliższy z rodziny, ten, z którym pracuje, każdy napotkany człowiek. Tej ciszy głos się rozchodzi, stańcie pasterze, Bóg.